Oglądasz Tarnowską Kronikę Filmową ilustrowanego Kuriera Codziennego. Zaczynamy! W Tarnowie upamiętniono 77. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Miejskie uroczystości odbyły się przed pomnikiem pierwszego transportu. Przede wszystkim młodzież powinna przychodzić, żeby wiedzieli na przyszłość, co przodkowie zrobili i żeby oni tak samo wiedzieli, że nigdy ta wolność nie jest zadana raz na zawsze. 100 tysięcy złotych, tyle potrzebują cheerleaderki z gminy Żabno, aby pojechać na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Niestety muszą same opłacić lot i udział w zawodach, dlatego postanowiły założyć zbiórkę w sieci. Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób o dobrym sercu. Utworzyliśmy zrzutkę, gdzie można wpłacać pieniądze przez portal zrzutka.pl. A także mamy swoje stowarzyszenie, na które można wpłacać darowiznę od firm czy sponsorów, którzy chcieliby przekazać jakąś większą kwotę. Pomóżcie nam spełnić nasze marzenia. W Radłowie powstał podwodny skansen, który jest coraz częściej odwiedzany przez płetwonurków z całej Polski. Na dobry początek twórcy zatopili w akwenie m.in. trabanta, kości mamutów i drewniane artefakty, ale miejsce jest wciąż rozbudowywane. Ostatnio pod wodą znalazł się statek i tor przeszkód dla nurków. Wystarczy odwaga, podejście do jakiegoś pierwszego centrum nurkowego, popytanie się i myślę, że już później nikt nie zrezygnuje. Oglądaliście Tarnowską Kronikę Filmową ilustrowanego Kuriera Codziennego.